żebyśmy my byli rasistami, kategorycznie zaprzeczam. Czy Polacy są gościnnym narodem? Uważam, że są. Chociażby z takiego względu, że na swoim własnym przykładzie ja sama miałam wiele okazji, szczególnie, że teraz były Światowe Dni Młodzieży, przyjąć obcokrajowców do siebie i wydaje mi się, że dobre wrażenie na nich zrobiłam. Bardzo nas pochwalili, nas jako naród. No niby jest ta tradycyjna polska gościnność, no ale myślę, że ona się ogranicza tylko do tego wąskiego grona, które uznam za naszych osobistych gości. A tak poza tym, no jest, jak pokazują ostatnie wydarzenia. To mieliśmy tutaj przykład chociażby podczas Dni Młodzieży, gdzie no, wszyscy bardzo chwalili Polaków pod tym względem. Może jeszcze za mało ich w naszym życiu codziennym i społecznym, żebyśmy takich w pełni tolerowali, ale wydaje mi się, że z tym też lepiej, bo mam kontakt z młodymi ludźmi i nie mają z tym problemu. Wiele wydarzeń, które teraz mają miejsce w Polsce, wpływa na to, że otwieramy się na inne obce kultury. I myślę, że to jest pozytywne, bo potrzebujemy takiego też innego spojrzenia na inne sytuacje i takiego oddechu od tego, co nasze, bo warto otwierać się na innych i patrzeć też, czerpać z innych kultur, bo to jest bardzo pozytywne, myślę. I dosyć taki duży podział w tym, wydaje mi się, że jest dużo takich właśnie trochę rasistowskich, ale na przykład w moim kręgu, o którym się zdaje, nie ma takich ludzi. Krążą takie właśnie wiadomości, też oglądamy w telewizji. No ale no cóż, no ja nie jestem. To może wynikać z pewnych obaw wobec obcokrajowców? Czegoś się boimy? No sądzę, że tak. Z tego, co słyszymy, widzimy, to uważam, że właśnie to jest głównym powodem. To są głównie stereotypy. Po prostu tego, no, uważam, że mało który Polak albo w ogóle którykolwiek człowiek na ziemi przeczytał na przykład książkę na temat religioznawstwa albo książkę na temat innej kultury. No troszeczkę jakaś obawa na pewno jest, prawda? Fala niechęci, ona się jakoś powiększa, czy zmniejsza, czy to tylko incydent? No ja myślę, że może się to rozwijać właśnie w tym kierunku, że ta niechęć będzie jednak coraz większa. Noszę wrażenie, że się nasilają jednak. To znaczy, to oczywiście takie incydenty zdarzały się też, jak jeszcze sięgam pamięcią, w latach 90. Ale potem, powiedzmy, zrobiło się lepiej, a teraz znowu odczuwam, powiedzmy, że jednak ilość tych incydentów wzrasta. A czy był pan świadkiem właśnie takich incydentów jakoś w swoim życiu? Nie, osobiście raczej nie. Tak, był. No na przykład, jeżeli chodzi o nieuczciwość, to zawsze jakby zwracają uwagę na naszą narodowość zwłaszcza. Jak pracujemy normalnie i zespół ludzi mamy na przykład, no to niektórzy jednak pokazują, że nie cierpią Ukraińców, że musimy na przykład wrócić do siebie i tam pracować u siebie i tyle. Nie, a osobiście nie byliśmy chyba, nie? Takiego incydentu. Nie mieliśmy, nigdy. Jeszcze nie mieliśmy. Osobiście nie. Jeszcze mi się nie trafiły takie. Nie, ja nie, szczerze mówiąc nie. Tylko tyle, co w internecie albo od kogoś słyszałam. Póki co nie dzieje się nic złego. Ci ludzie nie, tak jakby nie wychodzą na zewnątrz, znaczy ze swoimi poglądami, zarówno religijnymi, tak samo jak i kulturalnymi. I po prostu póki oni nie robią nam nic złego, my również nie powinniśmy.